Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Błażewicz. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Instytutu Pamięci Narodowej. Ma ona na celu przedstawienie uczczenia setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej przez Instytut Pamięci Narodowej. Na samym początku zapraszam Państwa na spot, który zapowiada wystawę, takie główne wydarzenie związane z uczczeniem tej rocznicy. Spot, który przedstawia wystawę, czwartą część wystawy, 18 decydująca bitwa w dziejach świata. Wystawa Wojna Światów 1920. Zapraszam. Spot o 18. najważniejszej bitwie w dziejach świata wprowadził nas już w epokę. Bardzo proszę o zabranie głosu pana doktora Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowni Państwo, przed 100 laty rozgrywał się bój o wszystko, o przyszłość Europy. To w Polsce dzięki zwycięstwu odniesionemu przed 100 laty została ocalona cywilizacja łacińska, zostało ocalone chrześcijaństwo. Dzisiaj wiemy już po 100 latach, jak niszczycielski był komunizm, co niósł ze sobą. Spotykamy się 11 sierpnia. Jakże to wymowna data. 11 sierpnia 1937 roku rozpoczęła się operacja polska NKWD. Co najmniej 111 tysięcy naszych rodaków mieszkających w Związku Sowieckim zostało zamordowanych tylko za to, że byli Polakami, że pozostali wierni wierze ojców, pozostali wierni swej ojczyźnie, pozostali wierni temu, co Polskę stanowi, pozostali wierni wolności i dlatego musieli umrzeć. Przed tym, gdyby nie zwycięstwo w 1920 roku, taki los spotkałby, myślę, tysiące, jeżeli nie miliony Polaków już wcześniej, a że to nie są bezpodstawne przypuszczenia, no historia pokazała to na Ukrainie. Wielki głód, gdyby powiódł się sojusz Piłsudski-Petlura, gdyby bolszewicy zostali wtedy pokonani kilka lat później, nie byłoby tych kilku milionów ofiar na Ukrainie, ofiar bolszewizmu. Polska 1920 roku powstrzymała armię bolszewicką, mimo że tak naprawdę była sama. To zwycięstwo nie miało prawa się dokonać. Często nazywane jest cudem, bo ten cud był w wielu wymiarach. Państwo, które miało kilkanaście miesięcy niepodległości. Państwo klecone z trzech rozbiorowych dzielnic, bez przemysłu. Państwo ogromnych obszarów nędzy, biedy,
braków gospodarczych. Państwo bez jednolitej armii, która dopiero co się tworzyła, musiało stawić czoło najazdowi ze wschodu. I to się udało. Udało się, bo w lipcu 1920 roku Polacy w znacznej mierze się zjednoczyli. Zjednoczyli się wobec tej groźby. Ci Polacy przed 100 lat niewiele różnili się od nas. Też wiele było wśród nich egoizmu, małości, też pogrążeni w jakże ostrych partyjnych sporach. Ale wtedy wszystko to przestało mieć znaczenie. Wszyscy połączyli się pod hasłem do broni. Wyrazem tego jest zaangażowanie setek tysięcy Polaków w tworzenie zaplecza wewnętrznego dla armii. Takim najbardziej wyraźnym tego przejawem jest utworzenie armii ochotniczej, 100-tysięcznej armii. Armii o może małej wartości bojowej, ale o ludziach, którzy wierzyli w zwycięstwo i przynieśli morale do tej armii zawodowej, która przecież od setek kilometrów od Berezyny, od Dniepru cofała się przez ostatnie tygodnie. I właśnie ten wielki czyn armii ochotniczej i tych Polaków, którzy utworzyli ten wewnętrzny front wsparcia armii upamiętnia Instytut Pamięci Narodowej w całej Polsce, bo nie chcemy, żeby to zwycięstwo 1920 roku było ograniczone tylko do tych miejsc, gdzie rozgrywały się bitwy, do Osowa, Radzymina, do Komarowa, Płocka czy Wrocławka, bo to był wysiłek całego narodu. Dlatego przypominamy ten wielki czyn ochotniczy 20 roku, wieszając w punktach werbunkowych tablice upamiętniające tych młodych ludzi, którzy zdecydowali się stanąć do obrony ojczyzny. Od Sosnowca po Suwałki, od Sędziszowa Małopolskiego po Pomorskie Zblewo. Wymiarem międzynarodowym to pokazujemy również, że Polska nie była sama. Uzyskaliśmy pomocy francuskiej, nie tylko materialnej, ale również dotarła tutaj grupa oficerów francuskich. Niezwykle ważna była pomoc węgierska, dostawy broni, które docierały wprost na front w tych decydujących dniach. Jakże ważna pomoc materialna przede wszystkim, pomoc materialna ze strony Stanów Zjednoczonych, głównie żywność, mąka, różne sprzęty wojskowe i symboliczna ich obecność w postaci niewielkiej garstki pilotów amerykańskich, 7. Eskadry Kościuszkowskiej walczącej po stronie Polski przeciwko bolszewikom, ale byli też z Polakami wolni Rosjanie. Nie wszyscy w Rosji pomogli, stanęli po stronie bolszewików. Jakże przejmująco brzmią słowa odezwy Rosyjskiego Komitetu Politycznego, która mieściła się w Warszawie. Jej przedstawiciele wzywali Rosjan w armii bolszewickiej, aby mieli tą świadomość, że strzał do Polaka jest strzał w serce rosyjskiej wolności. I tak się wtedy rzeczywiście działo. Chcemy, żeby pamięć o tym największym polskim zwycięstwie od czasów Wiednia w roku 1683 roku dotarła również do młodego pokolenia. Stąd wiele naszych przedsięwzięć kierujemy do najmłodszych. To są komiksy, to są przypinki, ale są również publikacje, są gry
a wystawa, którą za moment Państwu pokażemy, no w plastyczny sposób pokazuje ten dramatyczny czas 1920 roku. Rok 1920 pozwolił na stworzenie na dwie dekady niepodległego państwa. Ocalił niepodległość. Dzięki tym dwóm dekadom niepodległej Polski mogliśmy przeżyć później okupację niemiecką, sowiecką. Pamięć o tym pozwalała przeżyć lata komunistycznego zniewolenia. Dzisiaj w wolnej Polsce mamy obowiązek przypominania, mamy obowiązek pamiętania o tym wielkim czynie i wielkim poświęceniu, ofierze naszych rodaków sprzed 100 lat i to czynimy. Bardzo dziękujemy, panie prezesie. Bardzo proszę o zabranie głosu pana doktora Tomasza Łabuszewskiego, naczelnika oddziałowego Biura Badań Historycznych, aby przedstawił działalność właśnie oddziału warszawskiego w kwestii uczczenia setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Witam szanownych państwa. Reprezentuję oddział, który z racji swojego usytuowania miał szczególny obowiązek uczczenia owej setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i staraliśmy się przygotować dosyć szeroką ofertę skierowaną do bardzo różnych segmentów odbiorców. Przede wszystkim chciałbym zacząć od kwestii naukowych. Mianowicie, no tak się, proszę państwa, złożyło, że pandemia uniemożliwiła nam przeprowadzenie konferencji trzydniowej międzynarodowej, która była przygotowywana przez 3 lata i miała mieć miejsce 16-18 czerwca, ale nic straconego, proszę państwa, wszystkie referaty, które zostały zamówione na całym świecie związane z tą rocznicą, zostały przez nas ściągnięte i mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy będziemy obchodzić rocznicę okrągłą zawarcia traktatu ryskiego, czyli momentu zakończenia wojny polsko-bolszewickiej, będziemy w stanie państwu ową publikację zaprezentować. Na 23 września zapraszam państwa na z kolei kolejną konferencję naukową organizowaną przez moje koleżanki i kolegów, pokazującą zaangażowanie samych warszawiaków w Bitwę Warszawską. Chcemy pokazać, jak stolica przygotowywała się na odparcie nowego tego bolszewickiego najazdu, jaką daninę złożyła na tym ołtarzu obrony niepodległości Polski. Jeśli chodzi, proszę państwa, o sferę popularno-naukową, dla osób dorosłych przygotowaliśmy wystawę pod tytułem Wojna Światów, o której mówił już pan prezes. Wystawa, która pokazuje ów konflikt w wymiarze wielopłaszczyznowym. To znaczy chcieliśmy wszystkim odbiorcom uzmysłowić, że opowiadamy historię niezwyczajnego konfliktu narodowego, który z reguły dotyczył sporu o jakieś ziemię. Był to konflikt o charakterze cywilizacyjnym, w którym po jednej stronie stała Polska reprezentująca cywilizację europejską, cywilizację opartą na tradycji chrześcijańskiej. Z drugiej strony mamy Rosję bolszewicką, która dążyła do zniszczenia tego wszystkiego, co w historii Europy do tej pory znaliśmy. I ta pierwsza część owej wystawy zatytułowana Wojna cywilizacji pokazuje właśnie, jak ów konflikt na płaszczyznach bardzo różnych, od kultury, poprzez politykę, poprzez prawa człowieka, wolność wyznania w rzeczywistości wyglądał. Druga część niezwykle ważna, proszę państwa, mianowicie próba pokazania tego, w jakiej sytuacji znajdowała się ówczesna Europa. To część zatytułowana Europa w ogniu. My zapraszamy wszystkich do wędrówki po różnych krajach Europy
w których w latach 18-20 dochodziło do rewolt, buntów komunistycznych, które prowadziły do powstawania republik radzieckich, dyktatury proletariatu, które prowadziły do wiele tysięcy ofiar terroru komunistycznego. To wszystko pokazuje, proszę Państwa, iż ta granica, którą ta tama, którą postawiła Polska na wale bolszewickiej, uratowała całą Europę od zagłady, a tak naprawdę niewiele brakowało, abyśmy rozmawiali dziś w zupełnie innej rzeczywistości. Trzecia część, proszę Państwa, to wędrówka po polach Bitwy Warszawskiej, ponieważ te zmagania w gruncie rzeczy nie mają jednego miejsca. To są historie wielowątkowe dotyczące zmagań zarówno na przedpolu warszawskim, ale również zmagań 5. Armii w rejonie Borkowa i Nasielska. To historia bohaterskich ułanów z 203. Pułku Ułanów, który przechwycił radiostację 4. Armii Sowieckiej w Ciechanowie. To historia kryptologów, którzy złamali szyfry Armii Czerwonej. Przez to wszystko Państwa przeprowadzamy i na koniec fundujemy wszystkim, proszę Państwa, chwilę refleksji, a mianowicie spojrzenie na dorobek dwudziestolecia międzywojennego na płaszczyźnie kulturalnej i naukowej, na historię Gdyni i historię modernizmu, na historię Art Deco, historię polskich malarzy okresu międzywojennego. Wszystkie te dokonania, proszę Państwa, traktujemy dzisiaj jako coś oczywistego. Tymczasem, gdyby nie wygrana Polska w sierpniu 20 roku, tego wszystkiego, proszę Państwa, nigdy by nie było. Także serdecznie zapraszam na odsłonięcie owej wystawy, która będzie miała miejsce jutro o godzinie 17 i będzie eksponowana tutaj w przystanku Historia aż do 15 września. Ale proszę Państwa, to nie wszystko, co przygotowaliśmy w związku z setną rocznicą. Mianowicie odnosząc się do tej potrzeby, o której mówi Pan Prezes, edukowania młodego pokolenia, przygotowaliśmy również komiksy skierowane do też zróżnicowanego segmentu odbiorcy. Do młodzieży skierowaliśmy komiks Bitwa Warszawska 1920 rok autorstwa znanego już duetu, z którym IPN współpracuje od wielu lat, który znamy z takich serii jak Wilcze Tropy czy W imieniu Polski Walczącej. Myślę tutaj o rysowniku Krzysztofie Wyrzykowskim i o scenarzyście Sławomirze Zajączkowskim. Wydaje mi się, że gwarantują oni najwyższy poziom europejski, jeśli chodzi o warstwę scenariuszową i warstwę artystyczną. Za stronę naukową odpowiadali pan dr Kazimierz Krajewski, no i moja skromna osoba. Dla dzieci ze szkół podstawowych, proszę Państwa, skierowaliśmy natomiast komiks, który jest sequelem komiksu wydanego 2 lata temu, a mianowicie Srebrni na szlakach niepodległej. Trójkę kuzynów srebrnych, których spotkaliśmy w owym komiksie, widzimy teraz na różnych polach Bitwy Warszawskiej. Dzięki nim młody odbiorca będzie mógł poznać zarówno historię właśnie owego 203 Pułku Ołanów i jego wspaniałego dokonania w Ciechanowie, ale również będzie mógł zapoznać się z historią 7 Eskadry Myśliwskiej z owymi Amerykanami, którzy hasło za waszą wolność i naszą traktowali niezwykle poważnie i którzy dobrowolnie, ochotniczo zaciągnęli się do polskiej armii i walczyli w roku 20 z bolszewikami. Te dwa komiksy, proszę Państwa, no z racji tego, że mamy okres pandemii i większość działań przenoszona jest na grunt elektroniczny, przenieśliśmy do internetu i od kilku dni mogą Państwo oglądać jeden i drugi komiks w formie animowanej na YouTubie. Pierwszy pod tytułem Bitwa Warszawska 1920, drugi natomiast pod tytułem Srebrni na szlakach Bitwy Warszawskiej. I dzisiaj, proszę Państwa, będzie premiera
tego pierwszego komiksu w wersji angielskiej, a jest przyszykowana również wersja francuska, taka, żeby krąg odbiorców pokazujących no właśnie dokonania Polski dla całej Europy był znacznie szerszy i nie ograniczał się wyłącznie do naszego kraju. Proszę Państwa, poza materiałami, o których mówiłem, przygotowaliśmy również dla dzieci i młodzieży puzzle z jednym z plakatów nawołujących do wstępowania do Armii Ochotniczej. To są te puzzle widoczne tutaj na stole, ale przygotowaliśmy również pakiet. Dla nauczycieli, którzy z jego pomocą mogą przygotować właściwie w każdej szkole własną ekspozycję pokazującą znaczenie, rolę i głównych bohaterów Bitwy Warszawskiej. Elementami dodatkowymi, które też cieszą się bardzo dużym powodzeniem, proszę Państwa, to przypinki, które są odwzorowaniem odznak ochotniczych z 1920 roku, tych formacji, w których służył ksiądz Ignacy Skorupka i które tak bohatersko zasłużyły się na polach bitewnych Bitwy Warszawskiej. Proszę Państwa, zapraszam wszystkich Państwa do oglądania naszych materiałów w internecie, do oglądania wystawy, do oglądania owych materiałów filmowych. Poza tym materiałem, który zobaczyliście Państwo na początku naszego spotkania, są przyszykowane jeszcze trzy kolejne, które pokazują każdą z tych części wystawy, o której mówiłem wcześniej. Wydaje mi się, że w polskiej przestrzeni naukowej wiele zdjęć, które tam pokazujemy, wiele cytatów, które znaleźliśmy, będą pokazane po raz pierwszy i no, wniosą one coś nowego w naszą wiedzę na temat owej bitwy. Serdecznie Państwa zapraszam. Tak, proszę Państwa, jeszcze zostałem poproszony do wprowadzenia do historii komiksowej. Mamy historię trzech kuzynów srebrnych, których poznaliśmy 2 lata temu w komiksie Srebrni na szlakach niepodległej. Tamten komiks był zbudowany tak, iż każdy z owych kuzynów pochodził z innej części zaborów, ażeby pokazać, że głównym cudem odzyskania niepodległości było sklejenie Polski z trzech obcych organizmów. I teraz, proszę Państwa, spotykamy ich w trzech różnych formacjach bojowych, w wojskach pancernych, w kawalerii i w lotnictwie, tak ażeby pokazać młodemu czytelnikowi właśnie całe bogactwo wszystkich tych zdarzeń, które związane jest z Bitwą Warszawską. A teraz zapraszamy Państwa na premierę angielskiej wersji komiksu autorstwa pana Wyrzykowskiego Bitwa Warszawska 1920. Zapraszamy. It's the beginning of July 1920. Poland has just regained its independence after 123 years of partitions. The Bolshevik War has been going on for over 10 months. Lieutenant, Bolsheviks on our left flank. Our infantry is retreating. Shchelchik, take a scout with you and look around. If you see large Bolshevik forces, shoot off a red flare. Yes, sir. Lieutenant! Retreat immediately! On the 5th of July 1920, Marshal of Poland, Józef Piłsudski, orders the retreat of Polish troops across the entire front. So, the Bolsheviks have broken the front. Is the situation really that bad? I'm afraid it is. Our army is tired, and the Bolsheviks have thrown all their forces at us. We're retreating all along the front line. They are driven not only by the thirst for plunder, but also the hunger in their army.
The Czech area troops prevent desertion by shooting any withdrawing soldiers. Gentlemen, this madman Lenin wants to flood Europe with blood. Poland is the first on his way. When will they reach Warsaw? Sooner than we think, I'm afraid. They cover at least a dozen or so kilometers a day. We have very little time then. Over a dozen days or so at most, we should inform the inhabitants so that they can prepare for the worst. Warsaw, Archbishop Aleksander Kakowski's palace, 10th of July, 1920. Father Skorupka, unfortunately, I cannot agree. But why, Your Eminence? Shouldn't we, priests, be the role models in such a difficult time for our homeland? Be with the soldiers, keep their spirits high. And when necessary, set an example and be ready to fight in the front line? In the front line? That's ridiculous. No, priests should serve behind the lines, comforting the wounded and those who have lost hope. Hear their confessions. That's where they are needed the most. Please listen. I've already got 40 applicants for chaplain service. I can't transfer everyone. After all, there are others in need of pastoral service and care. The poor, the young, the orphans you are looking after. But fine, I'll think about it. The first volunteers set off to the front lines as early as mid-July. They came from all over Poland, from Poznan, Upper Silesia, Łódź, Radom, Kielce. It was about time to strengthen the forces of the Polish troops and to allow some time for Warsaw to prepare its defenses. Look, it's Father Skorupka. Have they appointed you, Father, as a chaplain? Yes, the bishops finally agreed. What's new? Is everything okay? We've been here for over a week and they still haven't given us rifles. Yes, I know. I've talked to your commander. Your guns should be here in 2 or 3 days. Where are the Bolsheviks now? Is it true that they've captured Białystok? I'm afraid so. And that means, boys, that we will soon be sent off to the field. We'll only have a couple of days to learn how to shoot. Father Ignacy, but will we win against the Bolsheviks since our brave soldiers fail to overcome them? Don't worry. God and Our Lady of Częstochowa will not forsake us, and we'll be victorious. That day is near. 15th of August won't even pass, and the enemy will be beaten. A plan to wage war against the Bolsheviks was developed by Polish commanders. One thing was certain, surrendering was not an option. On the 6th of August 1920, Marshal Pilsudski left Warsaw, which was immediately noticed by Bolshevik spies. The departure was, in fact, part of General Rozwadowski's plan. Pilsudski went southeast, over 150 kilometers from Warsaw, near the Wieprz River. Within 10 days, Pilsudski was to gather as many Polish troops as possible. When the Bolsheviks reached the capital, he would flank them from the southeast. The plan was risky because it assumed that Warsaw would still be standing strong by the 16th of August, when Pilsudski was to counterattack. King Władysław IV Junior High, at 5 o'clock on the morning of the 14th of August, volunteers from the 236th Infantry Regiment were ordered to march to Radzymin. Boys, we're leaving! This'll be our first fight! News of the young volunteers' departure quickly reached their families and loved ones, and despite the early hour, they were given a tearful goodbye. On the night before the departure, Father Skorupko wrote down his will. It disturbed him greatly that he was leaving behind the children from the orphanage, and that he was indebted. He wrote that he would like to pay his debts back by sacrificing his own life. The next day, he asked the commander for the opportunity to fight in the front lines. The volunteers arrived at the front line at around 6 a.m. They were ordered to take the village of Osów, situated along the road. The open plains terrified them. The battle has begun. For many volunteers, it was the first contact with weapons. Even loading a rifle during the attack proved difficult for many of them. The losses were enormous. The soldiers were retreating in panic. The officers tried to prevent them from fleeing by leading at the forefront of the strike. And yet the young soldiers were overwhelmed with fear. To Father Skorupka, it was clear how much depended on the faith in victory. Onward, boys! Beloved Mother, guardian of the nation, hear orphans weeping in their supplication. Lieutenant Pogonowski's unit set off immediately and arrived at the designated positions just before midnight. Listen, boys, the main Bolshevik forces are ahead of us. Are you ready to die for your homeland? Lead us, Lieutenant! The Poles set off on the 15th of August at night.
They hit directly at the point from which the main Bolshevik attack was to come from at dawn. The morning of the 15th of August 1920 came. The celebration of the Assumption of the Holy Virgin Mary, the largest Marian holiday for the Catholics. Another day of bloody battle. Polish defensive troops hit the entire line on the outskirts of Warsaw. Have you sent a telegram to Pasutski? Yes, sir. Sir, a telegram from General Rozwadowski. He's asking for the acceleration of the counterattack. Soldiers, follow me! Beat the Bolshevik! On the evening of the 15th of August, Poles recaptured Radzymin. However, the headquarters of General Zeligowski received only vague information, so Colonel Thomae went there personally. It can't be! Our advance has stopped! Take a look. These are the field kitchens of the cannon riflemen, and in them, beer! What? What's going on here? I'm reporting, Colonel, that we've captured the main strategic point in Radzymin, the brewery. We are now taking the beer to our boys in the trenches. Colonel Thomae understood that the battle for Radzymin had been won, even if there were still some Bolsheviks in the city. He saw that the ease, joy, and conviction of victory had been revived. Marshal soldiers covered 150 kilometers in a day and reached the rear of the Bolshevik army on the 17th of August. Meanwhile, the battle continued on the outskirts of Warsaw, where the Bolsheviks were pushed far from the first line of the trenches. They say that the Blessed Virgin Mary had been watching over Polish soldiers. After all, the 15th of August is her holiday. It was to her that the Polish soldiers and their commanders prayed for salvation. And the victory over the ungodly hordes is her merit. Others believe that if it were not for the sacrifice of the soldiers, there would be no victory. Or that the fate of the battle was determined by the heroic deeds of Father Skorupka and Lieutenant Pogonowski. Or that it was due to the weapons brought from France and ammunition delivered from Hungary. Or General Rozwadowski's excellent plan, General Haller's information campaign, and Marshal Pilsudski's flawless sense of the moment for the counterattack. Father Ignacy Skorupka's body was transported to the field cathedral of the Polish army in Warsaw. During the solemn funeral mass, General Józef Haller decorated the heroic priest with the silver cross of the Virtuti Militari Order. In 1930, a committee was assembled in the capital to build his monument, which was to be erected next to the building of Władysław IV Junior High School, from where in August 1920 he set off with his pupils to the front. However, in November 1945, the communist authorities placed a monument to the Brotherhood of Arms with the Red Army on the prepared pedestal. For many years, the monument remained a symbol of the enslavement of Poland and Warsaw by Soviet Russia. The Battle of Warsaw stopped the Bolshevik expansion in Europe for another 21 years. It has been recognized as one of the decisive battles of the world. Szanowni Państwo, oczywiście się pomyliłem i obejrzeliście Państwo premierę, ale w wersji angielskiej komiksu Bitwa Warszawska 1920, gdzie głównym bohaterem zbiorowym są członkowie Armii Ochotniczej z kapelanem 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej księdzem Ignacem Skorupką. Tak więc kolejne premiery obu animacji w języku angielskim, w języku francuskim odbędą się w kolejnych dniach. Także kolejne premiery pierwszej, drugiej i trzeciej części wystawy Wojna Światów. Na samo zakończenie tej konferencji chciałbym jeszcze przedstawić plan najbliższych publicznych wydarzeń związanych z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Tak więc jutro jeszcze raz zapraszam na godzinę 17 do przystanku Historia na uroczyste otwarcie wystawy Wojna Światów 1920. Z powodów epidemii oraz z powodów ograniczonego miejsca zapraszamy tylko za zaproszeniami oraz media, przedstawicieli mediów, których prosimy o zarejestrowanie się. To o godzinie 17, natomiast o godzinie 12 na ulicy Czackiego na budynku NOTU zostanie odsłonięta tablica poświęcona Armii Ochotniczej. Tego odsłonięcia dokona prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.
to już jutro. Następnego dnia, 13 sierpnia, odbędzie się taka skromna, troszkę jakby rodzinna uroczystość, odsłonięcie tablicy w rocznicę 60. urodzin Janusza Kurtyki, który był nie tylko prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, ale także bardzo ważnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Opozycji Antykomunistycznej. I na tą uroczystość zapraszamy media 13 sierpnia o godzinie 12 do nowej siedziby Instytutu Pamięci Narodowej na ulicy Postępu 18. I 14 sierpnia zapraszamy do Torunia na godzinę 18 na uroczyste odsłonięcie rekonstrukcji przedwojennego pomnika poświęconego polskim wojskom balonowym, które także odegrały swoją rolę w wojnie polsko-bolszewickiej. Natomiast rano odbędą się uroczystości związane z 40. rocznicą Powstania Solidarności, uroczystości w Gdyni i w Gdańsku i odsłonięcie tam wystaw pod tytułem Tu rodziła się Solidarność. Dziękujemy Państwu bardzo. Zapraszamy na stronę internetową Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszamy na nasze uroczystości. Do zobaczenia.